W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się kolejna już narada roczna. Program uroczystości podzielony był na dwie części. Najpierw odbyła się ceremonia przekazania i poświęcenia nowego pojazdu oraz specjalistycznego sprzętu dla kutnowskich strażaków. Z środków pozyskanych zakupiliśmy lekki samochód kwatermistrzowski, zestaw hydrauliczny, cztery ubrania gazoszczelne oraz panel dyspozytorski zamontowany na stanowisku kierowania. Sprzęt bardzo ważny, bardzo istotny dla nas, który z pewnością wpłynie na podniesienie gotowości bojowej jednostki, a to z kolei dalej przełoży się na lepsze zabezpieczenie operacyjne, a w konsekwencji bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Dobry Boże, pobłogosław ten samochód, który będzie służył strażakom powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w ratowaniu ludzkiego życia i dobytu. Spojrzyj Panie również na kierowców tego pojazdu. Niech towarzyszą i strzegą w niebezpieczeństwach święci patroni, święty Florian, święty Krzysztof, aby umocnieni Twoją łaską przynosili Tobie chwałę, a ludziom ratunek. W drugiej części spotkania podsumowano stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu kutnowskiego w 2016 roku. Jeśli chodzi o 2016 rok, był to rok, w którym po raz kolejny odnotowaliśmy ponad 1000 zdarzeń, dokładnie 1002. Czyli praktycznie już od kilku lat możemy zaobserwować właśnie tą liczbę w granicach 1000 zdarzeń na naszym powiecie. W zależności też i od warunków atmosferycznych te zdarzenia czasami wzrastają, czasami się zmniejszają. Ogólnie w ubiegłym roku zdarzenia spadły, o ponad 90 zdarzeń mniej. Spadły zarówno pożary, jak i miejscowe zagrożenia. Także można powiedzieć, że pod tym kątem te statystyki wyglądają dobrze, coraz mniej zdarzeń. Bardzo istotne też jeszcze, jeżeli chodzi o statystykę, to jest to, że w ubiegłym roku nie odnotowaliśmy żadnej ofiary śmiertelnej w pożarach. To jest też istotne. Mieliśmy kilkanaście ofiar śmiertelnych w miejscowych zagrożeniach, ale w pożarach takich ofiar nie było. Także to też pod kątem statystycznym akurat w tej dziedzinie to jest bardzo dobry wynik i oby tak dalej. Nie mieliśmy też żadnej ofiary śmiertelnej, jeżeli chodzi o zdarzenia związane z tlenkiem węgla. Czyli no, można wyciągnąć taki wniosek, że gdzieś te nasze działania profilaktyczne, działania w zakresie prewencji społecznej, które realizujemy tutaj wspólnie z wieloma partnerami, dają skutek. Tak? Także coraz większa jest wiedza na temat zagrożeń pożarowych, zagrożeń tlenkiem węgla, co skutkuje tym, że w rzeczywistości później nie mamy tych ofiar. Panie komendancie, szanowni Państwo, dobrego gospodarza poznaje się po tym, jak prowadzi gospodarstwo. Dobrego menedżera, bo tym jak prowadzi firmę. I takim dobrym gospodarzem, menedżerem i komendantem, a przede wszystkim strażakiem jest pan Marek Myszowski. Ja muszę sprawdzić. Ja jestem delikatny w takim kłopocie, proszę mi wybaczyć, jak w cudzysłowie. Dlaczego? Ja jestem przed naradą roczną, swoją wojewódzką i ta dzisiejsza narada jest tak poprzeczka podniesiona, że chyba trzeba będzie użyć drabiny mechanicznej albo podnośnika, żeby przeskoczyć tą. Ale myślę, że sobie tam jakoś poradzimy. Pana Myszkowskiego weźmiemy na konsultację w takim razie. Jedną gwiazdkę. Służę pomóc. Jedną gwiazdkę. Jedną gwiazdkę do przodu. Jest. Chciałem serdecznie podziękować na pana ręce, pana zastępcy. Przede wszystkim zasługa jest całej kadry i strażaków, którzy tam pracują. Państwo widzieliście na tych zdjęciach, prawda, przy pożarach, czy przy miejscowych zagrożeniach, przy wypadkach. To są ludzie, którzy pracując wydajnie, pracują, co tu dużo mówić, panie komendancie, na nasz sukces. I to jest przede wszystkim ich sukces i ich ciężka praca. Proszę Państwa, ja bardzo chciałbym podziękować tutejszemu garnizonowi właśnie za to, że chciel im się chcieć. I tak jak widać, od początku, przy zdarzeniach, przy ćwiczeniach i przy profilaktyce. Czego by pan życzył sobie strażakom na ten rok? No myślę, że przede wszystkim tego, żeby te statystyki były dla nas dobre, jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, żebyśmy nie odnotowali takich ofiar. I życzę sobie też dalej dobrej współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi, bo to też chciałem podkreślić, że to nie tylko Państwowa Straż Pożarna likwiduje zdarzenia, to jest duży udział ochotniczych straży pożarnych, które nas tutaj mocno wspierają. Ponad 600 wyjazdów ochotniczych straży pożarnych też, jeśli chodzi o dane statystyczne, świadczą o tym, że w większości zdarzeniach
udział biorą ochotnicy. I trzeba im bardzo serdecznie podziękować, być wdzięcznym, bo mocno nas wspierają. Bez nich niejednokrotnie nie bylibyśmy w stanie sami sobie poradzić. Także liczę, do tej pory tak było, myślę, że dalej ta współpraca będzie dobra, żebyśmy mieli jak najmniej oczywiście zdarzeń i być może, żebyśmy dalej się jeszcze dosprzętowiali. Dzisiaj będziemy mieli też okazję pozyskać sprzęt specjalistyczny, który nam przekaże komendant wojewódzki, ale w zasadzie środki pozyskaliśmy na to z lokalnych samorządów i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Także też na pewno pod tym kątem logistycznym dobrze by było, gdybyśmy się doposażali w kolejny nowoczesny sprzęt.